Dzień dobry Państwu. Park Paderewskiego. Dzisiaj obchody święta Wojska Polskiego. Park Paderewskiego to szczególne miejsce. Gospodarzem jest placówka 112 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. To jest właśnie ta placówka, czy to stowarzyszenie, które zrzeszało weteranów, którzy przybyli z Polski w okresie międzywojennym, tych, którzy tam byli w armii Hallera. Bardzo ciekawy epizod, bardzo ciekawa organizacja. Zapraszam dzisiaj na uroczystości. Piękne miejsce, nieco na północ od Toronto, w Mon. Wzywam obrońców Pińska, Baranowicz, Łunica, Czorstkowa, Husjatynia, Sam, Tampola i Równego oraz pogranicznych rubieży nad Cisną, Szczerą, Niemnem, Piną, Prypecią i Zbruczem, którzy polegli w nierównym boju z sowieckim agresorem. Wołam żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie, marynarzy flotylii pińskiej, którzy polegli w obronie ojczyzny na Kresach. Stańcie do apelu! Zostali zamordowani w Katyniu, Charkowie, Twerze, Bykowni oraz wielu innych nieznanych miejscach kraju. Stańcie do apelu! Którzy oddali życie za godne miejsce Rzeczypospolitej wśród suwerennych krajów demokratycznego świata za naszą wolność i prawo do stanowienia o przyszłości. Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Proszę o odegranie Last Post.
ją pod tym względem do Wiktorii Wiedeńskiej. A dawniej jeszcze za czasów piastowskich do bitwy pod Legnicą w XIII wieku, gdzie został odparty zalew tatarski idący na Europę od strony Azji. Ostatnia II wojna światowa jest dalszym ciągiem. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich, pan Andrzej Ruta. Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich, kawaler Orderu Virtuti Militari, pan Zbigniew Gądek. Pułkownik Wojska Polskiego Jarosław Gorowski. Prezes Organizacji Drugiego Korpusu 8 Armii Brytyjskiej, pan Stefan Podsiadło. Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich Skrzydło Warszawa, pan Jan Gasztor. Prezes Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej imieniem generała Władysława Sikorskiego, Oszawa, pan Bogdan Sobierański. Prezes Royal Canadian Legion, Branch 621, Robert Zawierucha. Prezes Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej, pan Stanisław Woźniak. Prezes Związku Ziem Wschodnich, pan Władysław Dziewiańczuk. Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, okręg Niagara, pani Zofia Soja. Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Koło 20, pani Zofia Śliwińska. Prezes Związku Narodowego Polskiego Gmina Pierwsza, pan Bartłomiej Chabrowski. Doktor Henryk Radecki, Muzeum Orlińskiego, Wawelwilla. Prezes Związku Polaków w Kanadzie, pani Teresa Szrawek. Prezes Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie, pani Lucja Stec. Prezes Korpusu Powodniczego Pani, przy placówce 114 SWAT Toronto, pani Halina Starkiewicz. Myśląc o Bitwie Warszawskiej, widzimy, że podjęto dobrą decyzję, wybierając właśnie tę bitwę jako święto naszego wojska. Bo wtedy mogliśmy zobaczyć i geniusz dowódców, marszałka Józefa Piłsudskiego i generała Tadeusza Wzwadowskiego, mądrość i męstwo polskich żołnierzy, ale także ogromny wysiłek całego narodu. Bo udało nam się wtedy obronić niepodległość naszego kraju odzyskaną zaledwie półtora roku wcześniej. Ta bitwa również przypomina nam o tym, że obroniliśmy nie tylko własne państwo, ale obroniliśmy Europę Zachodnią. Gdyby nie nasze zwycięstwo wówczas, to dzisiaj w Brukseli, Paryżu czy Berlinie nie byłoby komu pouczać nas, na czym polega demokracja. Z przykrością muszę przy tej okazji stwierdzić, że są w Polsce politycy, niedawno zresztą rządzący naszym krajem, którzy zbojkotowali obrody Święta Wojska Polskiego. Mało tego, krzywdzili z żołnierzy i członków grup rekonstrukcyjnych, którzy wzięli udział w defiladzie, w uroczystej defiladzie 15 sierpnia. Ważne jest jednak to, że przytłaczająca większość Polaków swoje wojsko kocha. Było to widać podczas wspomnianej defilady, gdzie 120 tysięcy ludzi bezpośrednio obserwowało przemarsz wojska, a miliony przed telewizorami.
Cieszę się, że tutaj w sposób godny o tym święcie pamiętamy, o święcie najlepszego wojska na świecie, Wojska Polskiego. Dziękuję bardzo. Council General and honored guests, thank you very much for having us here today on this very memorable day. I'm here on behalf of Natalia, on behalf of the Ontario government, Premier Doug Ford, and our entire caucus. But it's specifically, especially a beautiful day for me to be here because of my background. You may not know, but my background is Italian. And last year, I had the privilege of traveling to Monte Cassino and visited the cemetery to the Polish soldiers that passed away as a result of the battle at Monte Cassino. Matka Najświętsza wsparła swoich żołnierzy i nie pozwoliła, żeby Polska i Europa zalała bolszewicka fala, czerwona zarada. Żołnierze polscy bronili nie tylko wolności i niepodległości ojczyzny, ale również chrześcijaństwo i życie. Dziękuję Wam, drodzy weterani i komandanci, za Waszą służbę, za Wasz trud. Jako poseł jestem dumna, że należę do wielkiej rodziny Polaków. Dołożę wszelkich starań, żeby godnie reprezentować moich rodaków i wyborców w Parlamencie Ontarijskim. Niech żyje Wojsko Polskie, niech Bóg ma w opiece nas i naszą ojczyznę, Polskę. Dziękuję bardzo. Naszym weteranom dziękuję bardzo w każdym razie. A tutaj a propos Bitwy Warszawskiej i Cudu nad Wisłą chciałem też przypomnieć ważną rolę, jaką odegrał ksiądz Skorupko, który wtedy Polak. I właśnie chciałem również powitać w naszym gronie ojca Jacka, bo dalej twierdzę, zawsze uważam, że rodzina Radia Maryja szczególnie teraz odgrywa bardzo ważną rolę w historii państwa polskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Bartek. Teraz proszę o zabranie głosu prezesa drugiego korpusu, pana Podsiadłę, najstarszego weterana. Brawo. We wszystkich szkołach młodzi nauczyciele mają swoje zdolności dla tych dzieci oddawali 100%. Na wycieczkach wszędzie dało się słyszeć patriotyczne piosenki. W 30 latach do naszej
wioski Krząsła, powiat Jędrzejczów, powiat Jędrzejczyński. Przyjechał na manewry w piątych dwóch ułanów starowskich gór z trzema samolotami. Była ogromna radość w całej okolicy. Orkiestra Zenda grała ulubioną piosenką brygady. Ja osobiście polubiłem wojsko i w 1939 roku wstąpiłem do szkoły zawodowej dla małoletnich gnisków nad Sanem. Nieszczęście chciało, że we wrześniu 1939 roku na Polskę napadli Niemcy, a 17 września kroczyli od zachodu zaraza bolszewicka. Muszę nadmienić, że kraj nasz ukochany był zupełnie osamotniony. Będąc Polakiem w takiej sytuacji było zgrozą. Mój dom, rodzina i okolica była pod okupacją wroga. Szukałem wyjścia w tej sytuacji i znalazłem na dalekim ogniu Polesia, gdzie moja siostra ze szwagrem byli nauczycielami. Dziękuję bardzo. Ciągle odczyna Tomki. Następny.